i wjeżdżam po raz pierwszy w swoim życiu do Skierniewic drogą wojewódzką numer 705. Wjechałem do Skierniewic, tak więc po raz pierwszy witam mieszkańców Skierniewic i okolic na moim kanale. Skierniewice, przez Skierniewice to chyba tylko do Warszawy pociągiem jadąc się przez Skierniewice przejeżdża, pod warunkiem, że przez magistralę nie leci. Dobrze myślę? Dobrze. Więc magistralą by nie dojechał. Więc przez Koluszki. Więc tylko tyle można powiedzieć. Jeżeli kiedykolwiek przez Skierniewice jechałem, to chyba tylko jadąc pociągiem do naszej stolicy. Tak więc jestem tutaj kompletnie po raz pierwszy. Oczywiście Skierniewice, jedno z miast, a czterech w województwie łódzkim, gdzie odbywają się egzaminy na prawo jazdy, tak więc kolejne miasto, które będę mógł wykazać jako miasto egzaminacyjne, które jest przeze mnie pokazane. Natomiast jeśli chodzi o województwo łódzkie, to oprócz Skierniewic i oczywiście Łodzi, jeszcze Siedlce oraz Jodków Trybunalski, to w tych czterech miastach w województwie łódzkim odbywają się Siedlce z Łódzki? Boże, Sieradz! Sieradz! Co ty mówisz? Sieradz, Skierniewice, Łódź i Piotrków Trybunalski. To są te cztery miasta, w których w województwie łódzkim odbywają się egzaminy na prawo jazdy. Cieszę się, że każde z tych miast już na moim kanale jest. Więc można powiedzieć, że zasięg mój się zwiększa z każdym, w zasadzie z każdym rokiem. No a tutaj cóż, zwróćmy uwagę, jesteśmy na drodze, gdzie teraz mam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Warto by gdzieś, myślę, sobie stanąć, aby jakoś sensownie ten dojazd do Skierniewic zakończyć. Ciekawa sytuacja. Spójrzcie tutaj na lewą stronę. Środkowy pas brukowany. Tutaj jest to normalny pas czerwoną farbą wymalowany. Oczywiście nie jest to dodatkowy pas do jazdy, nie jest to pas do parkowania, a jest to pas, który służy do włączania się wyjeżdżając z posesji. Zresztą przed chwilą na znaku było to widać. Czy też do włączania się wyjeżdżając z posesji. Czyli gdybym chciał na jakąś z posesji tutaj zjechać, to wjechałbym sobie właśnie na ten pas. Tak by to mniej więcej wyglądało, gdybym chciał tu na przykład wjechać. Analogicznie wyjeżdżając z tego miejsca, aby łatwiej mi było wyjechać, wyjechałbym na ten pas. Tutaj akurat jest zapora. Tak by to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. Na wprost mamy zamkniętą drogę, która jest jednokierunkową w tym kierunku. Sobie tutaj też mamy drogę wyłączoną, z tego co widzę. Też tam jakiś zakaz.
Więc jak już wspominałem, trzeba znaleźć jakieś miejsca, aby ten wjazd do Skierniewic w jakiś sensownym miejscu sobie zakończyć. Jakieś osiedle, które lat wygląda jakby jakieś targowisko albo coś w tym stylu. Osiedle Zadębie. A tutaj mamy market Netto, więc ja sobie pojadę w prawo. I od marketu będziemy sobie dalej podróżować po Skierniewicach.